z tej strony Mariusz, razem z Agnieszką mamy dla Ciebie dzisiaj następną przepyszną propozycję witariańską. Nazwaliśmy to cukinia rybna, chociaż nie użyliśmy oczywiście do tego ryby. Aby przygotować taką cukinię, potrzebujemy dwie proste, w miarę proste cukinie. Obieramy je ze skórki i kroimy na trzy części. Następnie każdą z tych części jeszcze na cztery. Wykrajamy części z pestkami i wszystko wrzucamy do miski. Tak przygotowaną cukinię polewamy olejem zimnotłoczonym i posypujemy solą morską czosnkową z ziołami firmy Kamis. Teraz dokładnie mieszamy i przekładamy cukinię na tacę do dehydratora. Na górę każdego kawałka wycinamy i układamy sushi nori, czyli sprasowane algi, których używa się do robienia sushi. Tak przykryte cukinie smarujemy resztą przyprawionego oleju, który pozostał nam w misce. Wstawiamy tacę do dehydratora na około 5 do 6 godzin w temperaturze 48 stopni i tak przygotowaną cukinię rybną podajemy z sosem koperkowym, z kiszonym ogórkiem, który znajdziecie na naszej stronie odmładanienasurowo.com. Zapraszamy!